I startujemy. Mamy pokój uruchomiony. Witamy już pierwszych uczestników naszego spotkania. Zaczekamy jeszcze około 30 sekund, aż dostanę informację, że też nas widać i słychać we wszystkich innych miejscach. I będziemy mogli sobie oficjalnie nasze spotkanie dzisiejsze rozpocząć. Dobra, mam sygnał, że nas widać i słychać, wszystko jest w porządku, także możemy zaczynać oficjalnie. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Janusz Maruszewski i w imieniu serwisu Strefa Inwestorów oraz Agencji Relacji Inwestorskich Inner Value zapraszam Państwa na spotkanie z prezesem zarządu spółki PTWP. Jest już z nami pan Wojciech Kuśpik. Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry, witam Państwa. Miło mi Pana powitać. Nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części, na prezentację, którą już Państwo widzicie, oraz na sesję pytań i odpowiedzi. Ja zachęcam do tego, żeby zadawać pytania do naszego gościa już w trakcie prezentacji. My te wszystkie pytania zarówno tutaj z webinaru, jak i z YouTube'a, z Facebooka czy z Twittera będziemy zbierać i będziemy później w czasie sesji pytań i odpowiedzi starali się na te wszystkie pytania odpowiedzieć, a teraz już nie zabieram więcej czasu i oddaję głos naszemu gościowi. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dla przypomnienia, grupa PTWP to trzy spółki: PTWP SA, spółka matka oraz PTWP Online, PTWP Event Center. W ramach tego mamy trzy obszary działalności: media online'owe, eventy, które organizujemy, oraz zarządzanie obiektami. W ramach PTWP pracuje zespół już ponad 200 takich doświadczonych specjalistów zarówno z branży medialnej, jak i e-commerce, reklamowej, eventowej. Z różnymi naszymi produktami docieramy do bardzo atrakcyjnej grupy kadry zarządzającej, do decydentów, do specjalistów z różnych obszarów gospodarki, z różnych dziedzin życia. W ramach części medialnej no mamy jedną z największych w Polsce, a może największą redakcję biznesową. Te główne segmenty działalności to z jednej strony właśnie online, z drugiej strony eventy, z trzeciej strony obiekty. I to, co ważne, w każdej z tych segmentów no, pilnujemy i zwracamy uwagę na to, żeby nasze projekty były rzeczywiście nowatorskie, innowacyjne i wyraźnie wyróżniały się na rynku. To, co jest naszą taką istotną też cechą, to to, że bardzo dobrze znamy wszystkie rynki docelowe, o których tam za chwilę będę mówił. Mamy dość duży potencjał marketingowy. Pewnie część z Państwa nawet może nie wie, że niektóre brandy, które są w naszej grupie, to są właśnie brandy PTWP, więc rzeczywiście mamy bardzo mocne, rozpoznawalne brandy. I to, co robimy, to robimy w takiej naprawdę formule z jednej strony optymalnej kosztowo, z drugiej strony wysokiej jakości. To myślę też na rynku nas wyróżnia. Jeżeli chodzi o zarząd spółki, no ja jestem prezesem, głównym akcjonariuszem już od ponad 25 lat. Członkiem zarządu, główną księgową jest Renata Nieradzik.
a członkiem zarządu, dyrektorem sprzedaży Tomasz Ruszkowski. Jeżeli chodzi o segment online, w ramach segmentu online mamy 20 różnych serwisów. Tutaj podzieliliśmy je na takie znowu dziedziny poszczególne i w ramach gospodarki, w ramach serwisów związanych z biznesem, gospodarką, HR-em mamy WNP.pl i Puls.hr. WNP.pl to jest praktycznie co miesiąc około 2 milionów unikalnych użytkowników i w takich segmentach jak energetyka, przemysł, budownictwo, no jesteśmy zdecydowanym liderem w Polsce. Puls.hr jest głównym serwisem dla branży HR w Polsce, też co miesiąc około 500 tysięcy unikalnych użytkowników. Grupa serwisów nieruchomości architektura, w ramach tego jest PropertyNews.pl, to jest główny serwis w Polsce dla nieruchomości komercyjnych, mamy Property Design, to jest główny serwis dla tego świata takiego architektury związanego z nieruchomościami, mamy też House Market, Dobrze Mieszkaj i nowy projekt Property Stock, to jest taka giełda nieruchomości komercyjnych online. Handel i tutaj dominującym serwisem jest dla handlu.pl, ale też uzupełnia tą Property News. Cały obszar związany z medycyną, tutaj wiodącym serwisem jest rynek zdrowia.pl. W listopadzie rynek zdrowia przekroczył 1 milion unikalnych użytkowników i to jest główny serwis dla wszystkich tych związanych z zarządzaniem, funkcjonowaniem ochrony zdrowia w Polsce. Mamy też Infodent 24, to jest główny serwis dla dentystów w Polsce. Segment rolno-spożywczy, tutaj jesteśmy bezwzględnym, myślę, liderem. Farmer.pl jest numer jeden dla rolnictwa w internecie. We wrześniu miał rekordowy wynik, przekroczył 1 600 000 unikalnych użytkowników. Portal spożywczy to jest główny serwis w Polsce dla całego segmentu związanego z przetwórstwem, szeroko z branżą spożywczą. Mamy też serwis dla z sektora Horeca, Horeca Trends, czy dla branży sadowniczo-ogrodniczej, sady ogrody. I nowy nasz projekt giełdarolna.pl. Tutaj właśnie w segmencie agro jesteśmy najbardziej posunięci, jeżeli chodzi o stworzenie takiego marketplace'u dla branży agro. Mamy też główny serwis w Polsce dla samorządów, to jest portal samorządowy.pl. Cały segment online w liczbach to co miesiąc 8 milionów unikalnych użytkowników, baza 283 tysięcy subskrybentów newsletterów, którzy codziennie, nawet dwa razy dziennie dostają od nas informacje i cenią sobie te informacje. Ponad 550 tysięcy w social mediach. No, wydajemy też czasopisma, to jest Rynek Zdrowia, Nowy Przemysł, Farmer. Akurat w przypadku Farmera to jest tak, że to jest tytuł, który ma 90-letnią tradycję, już 90 lat w różnych formach jest na rynku i rzeczywiście przez rolników jest bardzo, bardzo ceniony. Segment eventowy. Specjalizujemy się w wydarzeniach konferencyjnych, kongresowych, targowych. Pilnujemy, żeby każde z tych wydarzeń było numer jeden w Polsce, najbardziej cenione w Polsce. Tutaj pokazujemy Państwu plany na 2022 rok. To jest tylko część wydarzeń, tych takich, chcieliśmy pokazać różne i te największe. To od wystawy Gołębi, targów Gołębi, Expo Gołębie, które już w styczniu, przez 4Design Days, to jest największa w Europie Centralnej impreza dla świata architektury, wnętrz, designu, nieruchomości. Kongres Wyzwań Zdrowotnych, duże wydarzenie dla sektora zdrowia, Europejski Kongres Gospodarczy i towarzyszące kongresowi wydarzenie startupowe, to znowu jest no, największa impreza tego typu gospodarcza w Europie Centralnej.
Property Forum, wydarzenie dla nieruchomości komercyjnych, czy wydarzenia dla sektora przemysłowego Tulex i Expo Welding. To jest tylko część tych planów. To, co ważne, praktycznie już każde wydarzenie konferencyjne robimy w formule hybrydowej, online'owej. W ten sposób dodajemy zasięg, dodajemy te dodatkowe oddziaływanie dla naszych klientów i naprawdę robimy to dość dobrze. I wszystkie wstęp na wszystkie wydarzenia jest za paszportami covidowymi, co zostało bardzo dobrze odebrane przez naszych uczestników. Zarządzanie obiektami. To jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz Spodek w Katowicach. Międzynarodowe Centrum Kongresowe jest no, najlepszym takim tego typu obiektem w Polsce kongresowym, a no, kultowy Spodek no, to jest znana arena dla wydarzeń sportowych, muzycznych. Te obiekty mają inne funkcje, ale się dobrze uzupełniają. W obiektach odbywają się różne wydarzenia, ale często bardzo prestiżowe, takie jak no, parę lat temu szczyt klimatyczny, a właśnie teraz w obiekcie odbywa się szczyt cyfrowy ONZ-u. Zarządzamy obiektami na podstawie umowy koncesji z miastem Katowice. Kalendarz na 2022 rok w obiektach no, naprawdę wygląda dobrze. Ponad 250 wydarzeń, blisko 1 milion uczestników planowane jest w przyszłym roku. Tu przykłady takich dużych wydarzeń, no, warto odnotowania jest szczyt miejski ONZ-u, Światowe Forum Miejskie ONZ-u, duża, ważna impreza, ale też takie wydarzenie jak e-sportowe Intellectual Masters, Mistrzostwa Świata w hokeju, wiele różnych koncertów, wiele imprez konferencyjnych, targowych. No, dla przypomnienia też jesteśmy właśnie organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, tutaj trochę statystyk z tego roku. W przyszłym roku 25-27 kwietnia, wcześniej w Warszawie w styczniu takie wydarzenie zapowiadające EEC Trends 20 stycznia. Całość kongresu jest organizowana w formule hybrydowej i tutaj skala odtworzeń, transmisji i retransmisji kongresu to było 640 tysięcy odtworzeń. Tymi statystykami byliśmy my i nasi klienci no, mocno zaskoczeni pozytywnie, ale to pokazuje, że udział w kongresie to poza tym, co było do tej pory, czyli takim istotnym udziałem stacjonarnym, tym networkingiem, no, wszyscy partnerzy dostali nowe narzędzie, nowe możliwości właśnie związane z tym istotnym zasięgiem online. Wydarzenia Expo, no w trakcie pandemii przejęliśmy od spółki Expo Silesia z Sosnowca, przejęliśmy trzy wydarzenia targowe. Każde z tych wydarzeń targowych w swojej dziedzinie jest takim liderem w Polsce, czy nawet w Europie Centralnej. My teraz do tych wydarzeń targowych dodamy część konferencyjną i dodamy tą część i to wsparcie medialne. Wyniki finansowe grupy PTWP. Tutaj pokazaliśmy trzy kwartały ostatnich trzech lat, czyli 2019, 2020 i 2021. EBITDA za trzy kwartały tego roku to jest ponad 8,5 miliona. Zysk brutto za trzy kwartały tego roku to jest ponad 7,5 miliona. Także jest to wynik wielokrotnie lepszy niż w ubiegłym roku, ale też wyraźnie lepszy niż dwa lata temu. No i wszystko wskazuje na to, że kolejne miesiące będą równie dobre dla spółki z kontraktowania, z rozmów z klientami. No wszystko na to wskazuje. To co ważne, no mamy zgromadzone środki, które będziemy wykorzystywać na inwestycje i na rozwój, to jest prawie 24 miliony.
No to jest wykres wzrostu wartości akcji. No, ja uważam, że spółka jest dalej mocno niedowartościowana, biorąc pod uwagę właśnie wyniki spółki, biorąc pod uwagę te środki pieniężne, ale też biorąc pod uwagę potencjalny rozwój i możliwości rozwojowe naszych brandów poszczególnych. Akcjonariat, w październiku nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału i umorzenia 292 tysięcy akcji własnych, no i aktualnie akcjonariat tak wygląda. Aktualne trendy rynkowe, no to z jednej strony no, postępująca digitalizacja mediów, rozwój rynku reklamy online no, bardzo wyraźnie przewyższa wszystkie inne segmenty w mediach, cyfryzacja eventów, no i wzrost znaczenia społeczności. I no, my praktycznie w tych trendach jesteśmy już jakiś czas i bardzo konsekwentnie, czy można powiedzieć szczególnie w tych obszarach się rozwijamy. Jeżeli chodzi właśnie o te główne projekty rozwojowe, to na co ostatnie, można powiedzieć, miesiące szczególnie zwracaliśmy uwagę, czy to, co planujemy w najbliższych miesiącach, no to z jednej strony cały czas rozwój naszego segmentu online'owego, naszych serwisów internetowych, zarówno jeżeli chodzi o nowe funkcjonalności, jak i nowe produkty, jak i budowanie zasięgu, czy tworzenie nowych serwisów internetowych. Bardzo duży nacisk i bardzo dużo inwestujemy w taką pogłębioną monetyzację tych naszych zasięgów i z wykorzystaniem w perspektywie zaawansowanych takich rozwiązań e-commerce'owych. No tu naprawdę dużo w to inwestujemy i myślę, że w przyszły rok to będzie takie zbieranie owoców tego. Obserwujemy rynek eventowy, pracujemy nad nowymi eventami, ale też jesteśmy otwarci, poszukujemy możliwości, analizujemy możliwości zwiększenia portfolio nowych obiektów zarządzanych przez grupę PTWP. Tu akurat w tym segmencie przewidujemy, że samorządy no, będą szukały oszczędności, a zawsze podmioty prywatne gwarantują z jednej strony lepsze zarządzanie, a z drugiej strony właśnie dużo większą efektywność kosztową, więc sądzimy, że w perspektywie najbliższych lat tutaj też pewne ruchy będą możliwe. Jeżeli chodzi o te główne mierniki planów, patrząc na przyszły rok, no to z jednej strony no, ten backlog zakontraktowanych wydarzeń w obiektach i tu te 250 wydarzeń, milion uczestników, z drugiej strony w segmencie online'owym zwiększenie liczby odbiorców naszych serwisów do 10 milionów w przyszłym roku. Aktualnie no, prowadzimy 20 serwisów internetowych, planujemy tutaj też rozwój i mocno pracujemy też nad nowymi serwisami, aczkolwiek no każdy nowy serwis to chcemy bardzo dobrze przeanalizować, bardzo dobrze przemyśleć, żeby rzeczywiście, no bo naszym celem zawsze jest nie tworzyć serwisu, który będzie jednym z wielu w danej kategorii, tylko serwis, który będzie w stanie być liderem w danej kategorii. No w przyszłym roku zakładamy bardzo duży wzrost w segmencie tym właśnie digitalowym. Tutaj zakładamy, że ten wzrost przychodów to będzie minimum 25%. Tutaj naprawdę liczymy w przyszłym roku na to, że ten wzrost będzie bardzo, bardzo istotny. To jest taki jeden z przykładów rozwojowych. 18 listopada wystartował nasz nowy serwis well.pl.
Założenie jest takie, że ma to być główny w Polsce serwis lifestyle'owy, ale dla tej grupy premium, dla tej grupy, którą my mamy na naszych serwisach. Czyli zakładamy, że dotychczasowym naszym użytkownikom, których mamy, no po prostu przedstawimy nowe treści. Nasze cele tutaj jest to, żeby przekroczyć 500 000 odwiedzających miesięcznie, a w krótkim czasie 100 tysięcy unikalnych użytkowników, co sądzimy, że już nawet teraz w grudniu się uda zrealizować. No i takie podsumowanie, to z jednej strony posiadamy zdywersyfikowany model biznesowy, zdywersyfikowany zarówno jeżeli chodzi o obszary działalności, czyli właśnie online eventy, zarządzanie obiektami, z drugiej strony bardzo zdywersyfikowany jeżeli chodzi o grupę odbiorców, o branżę, bo zarówno działamy w segmencie agro, w medycynie, w nieruchomościach, w przemyśle, także tu mamy w handlu, mamy naprawdę bardzo zdywersyfikowane grupę klientów. Konsekwentnie zwiększamy zyski, generujemy gotówkę, mamy tą gotówkę, to daje komfort do finansowania przyszłych inwestycji. Celujemy w pozycję lidera, jeżeli chodzi o branżowe serwisy internetowe w Polsce. Planujemy to zwiększenie do 10 milionów unikalnych użytkowników. Planujemy rozwój biznesu e-commerce'owego i tą pogłębioną monetyzację tych naszych grup docelowych. Tutaj widzimy bardzo duży potencjał. No i patrząc na część eventową, zbudowaliśmy, jeżeli chodzi o obiekty, bardzo dobre kontraktacje na przyszły rok. Rozwijamy tą część związaną z dostępem poprzez kanały online'owe do eventów. To daje nam też znowu jeszcze większe bezpieczeństwo, większy zasięg i dodatkowe propozycje dla naszych klientów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za przeprowadzenie prezentacji. Pojawiły się już pytania. Ja ze swojej strony zadać chciałbym dwa pytania. Jedno pytanie, o które też wiele osób pyta, pytanie dotyczące polityki dywidendowej, no bo z jednej strony spółka zaraportowała wysoką pozycję gotówkową, 23 miliony złotych, z drugiej strony też przed pandemią była wypłacana ta dywidenda. No i wiele osób pyta się, krótko mówiąc, o to, czy mogą liczyć na wznowienie tych wypłat, czy przewidywana jest jakaś polityka dywidendowa w tym zakresie. Znaczy, no nie będziemy przedstawiać polityki dywidendowej, ale patrząc rzeczywiście historycznie, gdy spółka no, generowała dobre zyski, to z reguły wypłacaliśmy tą dywidendę, więc pewnie też takie będzie nasze zamierzenie w kolejnych okresach. Jasne, bardzo dziękuję. No i drugie pytanie ode mnie, tak jak sobie oglądałem prezentację, śledziłem i przyglądałem się modelowi biznesowemu spółki PTWP, to pytanie, które jest dość naturalne, ale bardziej z punktu widzenia jakby długiego terminu. Jak pan ocenia perspektywy rozwoju dla eventów stacjonarnych w tej sytuacji takiej pandemii, trochę po pandemii i czy da się w taki sposób przewidywalny i powtarzalny monetyzować takie wydarzenia także online? Bo z jednej strony jakby spółka pokazała wynikami tegorocznymi, że to jest jak najbardziej możliwe, z drugiej strony jakby mamy cały czas tą nieprzewidywalność związaną z wirusem. Znaczy, no, ten rok pokazał, że po pierwsze jakby potrafimy monetyzować eventy online. Mieliśmy niektóre wydarzenia, które realizowaliśmy tylko w online, na poziomie przychodowym takim samym, jak to było już przed pandemią w wersji stacjonarnej. To z jednej strony. Czyli potrafimy monetyzować, potrafimy dawać klientom wartość, czy to w wersji hybrydowej, czy online'owej. Druga kwestia, my od początku, jak tylko pojawiły się paszporty covidowe, wdrożyliśmy na naszych wydarzeniach wstęp na wydarzenia za paszportem covidowym.
W obecnych realiach nie da się inaczej skutecznie i bezpiecznie robić tego typu wydarzeń. To zostało bardzo dobrze przyjęte przez naszych uczestników, klientów, więc to będziemy kontynuować. Patrząc na wszystkie prognozy i tendencje zarówno w Polsce, jak i w Europie, no to trend raczej, który my przewidujemy, to jest taki, że sytuacja taka nasza życiowa i normalne takie życie, no powróci właśnie do tej normalności, jednak z tymi pewnymi obostrzeniami i restrykcjami dla osób niezaszczepionych. I to z punktu widzenia zarządzania obiektami czy organizacji eventów, no jest bardzo dobry kierunek, bo to nam daje możliwość bezpiecznie organizować te wydarzenia. To jest kierunek wyczekiwany przez klientów, uczestników, więc no, my w sumie nie martwimy się o przyszły rok, jeżeli chodzi o ilość wydarzeń i stronę przychodową z tego. Bardzo dziękuję. Pytanie od pana Marka w zakresie eventów. Jak państwo oceniacie, czy macie w Polsce silną konkurencję właśnie w tym zakresie? No i pan Marek też przekazuje generalnie ogromne gratulacje. Znaczy, oczywiście, że zarówno jeżeli chodzi o obiekty, jak i organizatorów eventów, tych konkurentów jest dużo, ale to, co jest najważniejsze, to jest odpowiednie zarządzanie tym takim portfolio. Znaczy my pilnujemy, żeby każdy z naszych wydarzeń było liderem w swojej grupie. Czyli jeżeli organizujemy takie wydarzenie, czy to z obszaru zdrowia, czy właśnie z obszaru architektury, designu, tak jak For Design Days, no to pilnujemy, żeby to był numer jeden w Polsce, czy nawet numer jeden w Europie i wtedy dużo łatwiej jest konkurować. Jeżeli chodzi o obiekty, Międzynarodowe Centrum Kongresowe jest naprawdę unikalnym obiektem. Jeżeli ktoś chce zorganizować takie wydarzenie jak, czy większe wydarzenie kongresowe, takie jak Szczyt Cyfrowy ONZ, który tutaj się odbywa, czy nie wiem, kongres kardiologów na prawie 6 tysięcy osób, to tak naprawdę są dwa miejsca w Polsce, w których można to zrobić, czyli Targi Poznańskie i Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Międzynarodowe Centrum Kongresowe, jeżeli chodzi o część, o obiekt kongresowy, jest nowocześniejsze, atrakcyjniejsze i ma pewne przewagi też nad Poznaniem. Ale tak naprawdę wybór jest między tymi dwoma miejscami. Bardzo dziękuję. To jeszcze pytanie dotyczące eventów. Czy PTWP od pana Tomasza może jakoś skorzystać na rozwijającym się segmencie e-sportu? Znaczy, dla przypomnienia, w Spodku i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym no, odbywa się największa w Polsce, czy w ogóle jedna z większych w świecie imprez, Intel Extreme Masters. To jest z jednej strony no, duże wydarzenie sportowe, duże wydarzenie też targowe. Przed pandemią przez to wydarzenie przechodziło około 150 tysięcy uczestników, a zasięgi streamingu na świecie no, były wielomilionowe. No, my na przyszły rok znowu mamy zakontraktowane Intel Extreme Masters w obiekcie MCK Spod. Myślę, że to najlepsza odpowiedź na pytanie o e-sport. Pytanie od pana Marka i przechodzimy już do segmentu online i e-commerce. Czy planujecie większą liczbę platform e-commerce? Obok rolnego macie bardzo duży potencjał w segmencie spożywczym i przemysłowym. Tak, no nasze założenie i prace przez ostatnie dobrych parę miesięcy to jest no właśnie pogłębiona monetyzacja naszych zasięgów. No, praktycznie każdy z naszych serwisów ma, tak jak jest portal spożywczy, ma największe w Polsce dotarcie do wszystkich firm związanych z rynkiem spożywczym, od leczarni, no wszelkich zakładów spożywczych. To są nasi codzienni
użytkownicy. No, nikt nie ma takiego dotarcia do tej branży jak my. Jak mamy mamy serwis Horeca Trends, to za chwilę to będzie bezwzględny numer jeden, jeżeli chodzi o segment Horeca, czyli największe dotarcie do restauracji, hoteli, do całej gastronomii. No i naturalnym dla nas teraz kolejnym krokiem jest to, żeby w sposób przyjazny dla naszych użytkowników dodawać funkcjonalności, dodawać możliwości związanych z monetyzacją. Do tej pory na serwisie farmer.pl było tak, że rolnicy szukali jakichś rozwiązań związanych, nie wiem, tam z środkami ochrony roślin, z techniką rolniczą, z nawożeniem. I na farmerze.pl były najlepsze, najbardziej takie eksperckie informacje. Rolnik wchodził na farmera, czytał to i często ci rolnicy nam mówili i zapisywał rozwiązania i potem szukał tych rozwiązań dalej w internecie, żeby je kupić, żeby się skontaktować. My teraz zrobimy tak, że ten rolnik będzie szukał u nas tych rozwiązań, ale będzie przychodził dalej, będzie tak naprawdę na naszych platformach mógł bezpośrednio skontaktować się z tym dostawcą, bezpośrednio kupić części do maszyn, bezpośrednio umówić się na test ciągnika czy innej maszyny rolniczej. Czyli rozumiem taki rozwój w kierunku marketplace'u. Tak i praktycznie analizujemy każdy z naszych serwisów w tym kierunku. Myślę tutaj jakby bardzo dobrym przykładem na rynku masowym jest Wirtualna Polska, która w rynku masowym bardzo skutecznie potrafi to robić, wykorzystując de facto swoje zasięgi. Tak, dokładnie. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak duży udział w przychodach tej spółki mają właśnie przychody z e-commerce'u, a nie z takiej typowo działalności medialnej. Pytanie od pana Marka kolejne. Czy planowana jest ekspansja międzynarodowa grupy PTWP? Może portale w języku angielskim, zagraniczne platformy e-commerce? No, na teraz mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia tutaj na polskim rynku i tak naprawdę tą pogłębioną transformację cyfrową chcemy najpierw przeprowadzić na tych produktach, które mamy. No a potem zobaczymy, no, spływają do nas różne propozycje z rynków, głównie tutaj Europy Centralnej. No analizujemy, ale na teraz nie ma takiego kierunku rozwojowego jako cel na najbliższy, nie wiem, rok. Dziękuję. Pytanie od pana Adama. Czy może pan podzielić się informacją, jak rozkładają się przychody z serwisów internetowych i działalności niedigitalowej, czyli jak rozumiem eventów? No, mniej więcej mamy te trzy obszary, czyli online, eventy własne i obiekty. I mniej więcej, jeżeli chodzi o wyniki, to jest tak jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. To jest różnie w różnych okresach. Bywają takie momenty, gdy na przykład w obiektach są duże międzynarodowe wydarzenia, takie jak był szczyt klimatyczny, gdzie wtedy było trochę takie wyraźny wzrost w obiektach. Był taki moment jak w 2020 roku, że był największy wzrost w online i tak naprawdę wynik całej grupy ratował online. Teraz mniej więcej mamy to zrównoważone, ale największych wzrostów oczekujemy w segmencie online'owym. Bardzo dziękuję. Pytanie od pana Marka dotyczące zagranicy, ale gości z zagranicy. Jakie macie państwo zasięgi za granicą, zarówno serwisów online, jak i eventów, między innymi udział właśnie gości zagranicznych? No to jest tak, że różnie przy różnych wydarzeniach. Część wydarzeń jest wprost ustawiona na rynek polski, w zasadzie są tylko goście z Polski. Część wydarzeń, jak odbywa się właśnie dzisiaj w obiektach szczyt cyfrowy ONZ-u, no to tam tak naprawdę no, większość gości jest spoza Polski, są goście ze wszystkich stron świata. Także na 4200 gości zarejestrowanych na szczyt cyfrowy
myślę, że nawet ponad połowa to są goście gdzieś ze świata. No, Europejski Kongres Gospodarczy to jest takie wydarzenie, gdzie ten udział gości zagranicznych jest też naturalnie większy. No trochę ostatnie okresy są jakby niewłaściwe do takiej analizy, dlatego że no jakby pandemia spowodowała też to, że akurat w tym roku, patrząc na Europejski Kongres Gospodarczy, to jednak większość gości zagranicznych była online'owa. Kolejne pytanie od pana Roberta. Do kiedy macie państwo koncesję na Spodek oraz centrum kongresowe? Rozumiem, że później przetarg i co jeśli państwo nie otrzymają tej koncesji? Jak to wygląda? Prośba o wyjaśnienie. Umowa koncesji jest na 15 lat, teraz wchodzimy w szósty rok, także jeszcze 9 lat mamy koncesji. Potem rzeczywiście pewnie będzie nowe postępowanie. Czyli po drodze więcej innych, ważniejszych pewnie wyzwań niż ten projekt. Jeszcze no, prawie dekada. Pytanie od pana Jakuba. Kiedy wystartowała giełda rolna? Jaki jest średni miesięczny obrót na platformie? Wartość zrealizowanych transakcji? Czy może pan podzielić się informacją, jaką mniej więcej prowizję pobiera portal? No, tu jesteśmy na etapie takim zupełnie beta i na testowaniu różnych źródeł przychodów i tak naprawdę na bazie tych testów i na bazie takich pogłębionych analiz i rozmów z klientami tworzeniu ostatecznego produktu, który pojawi się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Także tego typu dane będziemy pokazywać, mówić o tym, chwalić się tym raczej połowa przyszłego roku. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie, o tym już rozmawialiśmy. Pytanie od pana Adama. Czy spółka oferuje jakieś produkty w modelu SaaS? Jakie to są produkty obecnie? Który ma perspektywę najszybszego rozwoju? No, na teraz nie, ale to jest właśnie też ten obszar, nad którym bardzo mocno pracujemy, bo gdy mówię o pogłębionej monetyzacji, to myślimy o różnych formach tych monetyzacji. Może to być e-commerce, może być marketplace, mogą być właśnie produkty SaaS-owe. Z jednej strony my wewnętrznie trochę pracujemy nad tym, z drugiej strony bardzo dużo różnych podmiotów, często nawet takich startupowych, do nas się zwraca właśnie, że mają dobry produkt i często rzeczywiście to jest dobry produkt, ale to, czego im brakuje, to jest dotarcie do branży, to jest zasięgu i dotarcie do branży, a my mamy ten zasięg i te dotarcie. Więc na teraz nie, ale tak, to jest też kierunek, w którym widzimy ten rozwój digitalowy. Bardzo dziękuję. Czyli rozumiem, że jeżeli tutaj któryś z uczestników też miałby w tym zakresie problem, a nie problem, a pomysł, to jak najbardziej może się do pana zgłosić, korzystając z tego adresu e-mail przedstawionego na dole. A widzę tutaj na czacie, że taka osoba jest, która ma tego rodzaju pomysł, więc zachęcam do tego, żeby ten nasz uczestnik się skontaktował już bezpośrednio. Pytanie od pana Tomasza. Czy biorąc pod uwagę spore zasoby gotówki, rozważacie też rozwój przez przejęcia? Tak. Znaczy, no, też znowu historycznie z jednej strony rozwijaliśmy się poprzez ten rozwój taki organiczny, z drugiej strony przejmowaliśmy albo produkty, projekty, bo nie wiem, właśnie Farmer to jest też tytuł, który przejęliśmy, kupiliśmy jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przejęliśmy te wydarzenia targowe w ubiegłym roku od Expo Silesia. Przejęliśmy spółkę Publikator i tytuły z obszaru wnętrza, budownictwo.
spółki jako spółki już nie ma, ale tak naprawdę ta działalność dalej została i na tym bazuje i For Design Days, i serwis Dobrze Mieszkaj.pl i parę innych. Także jesteśmy bardzo otwarci zarówno na rozwój organiczny, jak i na przejęcia i też ta nasza pozycja gotówkowa daje możliwości na te inwestycje poprzez akwizycję. Bardzo dziękuję. Wróćmy jeszcze na pole wyników finansowych. Pytanie od pana Tomasza. Jak pan ocenia stabilność i przewidywalność i wyników finansowych w kolejnych okresach? Czy możemy spodziewać się średnich przychodów bardziej na poziomie pierwszego kwartału 2021, czy raczej trzeciego kwartału 2021? Znaczy tak, jakby przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że my mamy w danym, znaczy w poszczególne kwartały i specyfika naszej działalności, szczególnie jakby w tym obszarze eventowym, ale też częściowo online'owej, to jest pewna sezonowość. I to też jest związane z tym, jakie wydarzenia odbywają się w jakich okresach. Więc tu się trochę zmienia, na przykład Europejski Kongres Gospodarczy ze względu na pandemię przesunęliśmy na wrzesień w tym roku, ale w przyszłym roku wracamy do tego pierwotnego terminu wiosennego. W tym roku, teraz w grudniu w obiektach mamy szczyt cyfrowy ONZ-u, w przyszłym roku mamy w czerwcu szczyt miejski ONZ-u. To będzie wpływało na te zmiany, jeżeli chodzi o poszczególne kwartały. Ale to, co mogę powiedzieć, to patrząc na zakontraktowanie we wszystkich segmentach naszej działalności, jakby najbliższe miesiące i kolejne kwartały powinny być bardzo dobre. Bardzo dziękuję. Pytanie od pana Igora. Jaki z waszych portali, a w zasadzie pytanie, jaki z waszych portali cieszy się największą popularnością i jak myślicie, z czego to wynika? I drugie pytanie, w jakich obszarach planujecie państwo tutaj inwestycje? Znaczy, powiedzmy, dwa największe portale, jeżeli chodzi o stronę przychodową i jeżeli chodzi o zasięgi, to jest WNP.pl i Farmer.pl. My analizujemy każdy serwis pod kątem przede wszystkim potencjału przychodowego i potencjału generowania dobrego wyniku. Bo niekiedy tak, że bywa tak, że serwis, który nie ma jakichś bardzo dużych zasięgów, typu ma zasięg, nie wiem, 300 tysięcy unikalnych użytkowników, ale w swojej grupie jest bezwzględnym liderem. I tak naprawdę każdy klient, który działa, tak też trochę mamy w rolnictwie, tak mamy w branży spożywczej, tak mamy w nieruchomościach komercyjnych. Jeżeli ktoś chce dotrzeć do rynku nieruchomości komercyjnych, no to numerem jeden naturalnym adresem jest property.news.pl. Jeżeli ktoś chce dotrzeć do producentów żywności, naturalnym adresem jest portal spożywczy. Jeżeli ktoś chce dotrzeć do segmentu rolnego, naturalnym jest farmer. Także zasięgowo te serwisy dwa, czyli WNP i Farmer, są największe. A jeżeli chodzi o inwestycje, to może nawet doprecyzuję tutaj, bo też podobne pytanie od pana Igora. Jakie są te priorytetowe inwestycje i plany na najbliższy rok? W jakim obszarze możemy się spodziewać najszybciej jakichś informacji? Znaczy, najwięcej inwestujemy w tą pogłębioną monetyzację, czyli w te projekty e-commerce'owe, marketplace'owe, SaaS'owe i tak dalej, to przede wszystkim są inwestycje w zespół, w kadry. No, bardzo dużo osób zrekrutowaliśmy w ostatnich miesiącach właśnie dokładnie pod ten segment online'owy z tymi umiejętnościami, wiedzą w zakresie generowania tej takiej pogłębionej monetyzacji serwisów. Czyli przede wszystkim tutaj inwestujemy,
ale to od razu pokazuje, to są kolejny obszar, to są jakby różne narzędzia IT, czy takie doposażenie się w obszarze IT, ale w większości te koszty to są koszty bieżącej działalności. One nie pokazują się jako inwestycje, bo gdy mówimy, że pojawiają się kilka czy kilkanaście osób, no to oni się po prostu pojawiają na listach płac i na bieżących kosztach. Bardzo dziękuję. Jeszcze szczegółowe pytanie od pana Jana. Czy spółka otrzymała jakieś rekompensaty związane z przekształceniem Spotka w szpital covidowy? No to trochę już o tym mówiliśmy, znaczy to nie Spotka, tylko Centrum Kongresowego. Cała ta procedura wyglądała tak, że no, spółka otrzymała decyzję ministra na podstawie ustawy covidowej. To jest taka decyzja, od której de facto nie ma odwołania. No i po długich negocjacjach udało się doprowadzić do tego, że w okresie funkcjonowania szpitala covidowego Skarb Państwa pokrywał koszty, powiedzmy część kosztów obiektu MCK. Także nie był to dobry biznes z punktu widzenia spółki, ale no pokrył te koszty funkcjonowania MCK, które w tamtym momencie rzeczywiście były. Jasne, bardzo dziękuję. Pytanie od pana Marka. Czy biorąc pod uwagę pozycję gotówkową, chcecie kupić państwo na własność jakieś obiekty sportowe, targowe, kongresowe, którymi później spółka będzie zarządzać? Nie planujemy inwestycji w nieruchomości. Jesteśmy zainteresowani przejmowaniem obiektów w zarządzanie, bądź przejmowaniem, a tu jest ważne, że większość tych obiektów w zarządzanie to są obiekty, których właścicielem jest samorząd. Więc tu nie ma takiej możliwości, że samorząd sprzeda spodek, czy sprzeda jakiś inny obiekt na terenie Polski. Więc to raczej jest możliwość przejęcia w zarządzanie danego obiektu. Bardzo dziękuję. Kolejne ciekawe pytanie od pana Stefana. Czy biorąc pod uwagę działalność, zasięgi, można powiedzieć, to już ode mnie dodane, PTWP chciałoby wejść w segment venture buildingu, czyli rozwijania gdzieś tam projektów na wcześniejszym etapie rozwoju? Tak, bo gdy nawet mówimy o tych projektach SaaS-owych, to z reguły czy projektach opartych o jakieś tam marketplace'y, to bardzo często te projekty, które do nas się zwracają, to są projekty na wczesnym etapie rozwoju, gdzie jest jakiś dobry zespół, gdzie jest jakiś stosunkowo dobry produkt, a to, czego brakuje najczęściej, to brakuje właśnie tego zasięgu, brakuje dotarcia do klientów, brakuje też finansowania. Więc tak, no, jakby jesteśmy otwarci, jeżeli są jakieś projekty, które trafiają do naszych grup, to jesteśmy otwarci na przyjęcia tego typu projektów, inwestycje w tego typu projekty. I takie rozmowy się dzieją na bieżąco, nawet dzisiaj mam jedną taką rozmowę. Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że chyba ostatnie pytanie, jakie zadamy, chyba że jeszcze coś nam się pojawi. Pytanie od pana Tomasza. Jakie widzicie państwo największe szanse, ale też jakie zagrożenia dla biznesu w 2022 roku, który lada moment się rozpocznie? No, patrząc na ryzyka i zagrożenia, no to oczywiście cały czas jest to ryzyko covidowe. My z jednej strony, tak jak mówiłem wcześniej, mamy to już dość dobrze zabezpieczone, ale to ryzyko covidowe jest oczywiście szersze, bo to jest jednak trochę nieprzewidywalność decyzji władz, to są jakieś
ryzyka, które mogą spowodować też jakieś problemy w gospodarce. Jeżeli jest problem w gospodarce, to on się oczywiście też odbija na nas. Czyli z jednej strony ryzyko covidowe, z drugiej strony generalnie widzimy takie trochę ryzyko i gospodarcze, i ryzyko decyzji właśnie znowu też władz, no bo na pewno inflacja no nie jest dobrą sytuacją, na pewno taka niepewność związana właśnie z finansami publicznymi, z parametrami PKB, no, które jednak się wahają i gdzieś tam się mówi, że 2023 to może być jakiś tam problem, więc to na pewno jest jakby kolejne ryzyko, ale to są ryzyka, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od branży. No kolejne ryzyko to też jest to związane z Polskim Ładem, z dodatkowym opodatkowywaniem działalności czy ozusowywaniem działalności. Za tym idzie jakaś powiększona presja płacowa, ale to też znowu to dotyczy wszystkich prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Patrząc na przyszły rok i na kontraktowanie znowu w każdym segmencie działalności, to widzimy, że te ryzyka mamy zabezpieczone, czyli że potencjalna skala przychodów, reakcje naszych klientów no, zabezpieczają w dużym stopniu nas przed tymi ryzykami. Więc ja cały czas się spodziewam, że kolejne kwartały to będą bardzo dobre wyniki biznesu. I biorąc pod uwagę jeszcze nasze projekty te online'owe, no to przyszły rok może być wręcz taki przełomowy dla spółki. Bardzo dziękuję. Pojawiło się jeszcze kilka pytań. Pytanie od pana Karola. Na jakim etapie są przygotowania spółki do przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany GPW? Kiedy według obecnych szacunków mogłoby nastąpić przeniesienie? Czy zarząd rozważa przy tej okazji możliwość emisji akcji? Znaczy tak, nie rozważamy na teraz emisji akcji. Rozpoczęliśmy cały ten proces całkiem niedawno, ogłosiliśmy taki zamiar w ogóle. Teraz musimy przeprowadzić wszystkie procedury. No planujemy to na rok 2022. Kiedy? No to zależy od wielu, wielu czynników, częściowo niezależnych od nas, typu KNF. No, jesteśmy na wstępie tych działań. Od strony biznesowej wydaje się, no jesteśmy gotowi, bo patrząc na wyniki spółki, na potencjalną wycenę spółki, no to tu spełniamy, myślę, już takie wymagania. Taką dojrzałość operacyjną, to tu jesteśmy gotowi, a procedury ruszyliśmy. Bardzo dziękuję. Jeszcze wróćmy na pole finansów. Pytanie od pana Roberta. Co było powodem tak silnego wzrostu wyników w tym roku i na ile są one powtarzalne? W poprzednich latach wyniki netto zawierały się w przedziale do około 2 milionów złotych. Wyjątek 2018 rok. Okej, to tak. Znaczy, pierwsza kwestia ważna, że w wyniku za trzy kwartały tego roku, ten wynik brutto to jest tam 7,5 miliona, to około 3,5 miliona chyba, to jest do sprawdzenia dokładnie, to jest umorzenie subwencji PFR. Czyli to jest jednorazowe, jednorazowy wpływ na ten wynik. Ale patrząc już na ostatni okres, ostatni kwartał, tam ten wynik był w granicach 3,5 miliona, no to już to był wynik oczyszczony z jakichkolwiek jednorazowych wpływów. Patrząc na perspektywę na kolejne kwartały, no to my już zakładamy, że to będzie też
oczyszczone z jakichkolwiek dodatkowych wpływów. Tam już ta subwencja, która potencjalnie jest do umorzenia, to jest na około 1 000 000 z drobnymi. Znaczy, my w ostatnim 1,5 roku przeszliśmy naprawdę bardzo dużą transformację. Bardzo dużą transformację w pozycjach kosztowych, czyli naprawdę mocno zrestrukturyzowaliśmy spółkę i oczyściliśmy z kosztów, które nie są niezbędne dla działalności, dla rozwoju firmy, a z drugiej strony bardzo rozwinęliśmy te przychody z obszaru właśnie online'owego i te dwa elementy spowodowały, że te wyniki rzeczywiście są dobre i że w kolejnych kwartałach powinny być równie dobre. Bardzo dziękuję. I chyba już teraz na pewno dwa ostatnie pytania. Pytanie od pana Marka. W zasadzie dobre pytanie na koniec, bo bardziej dotyczące trochę misji i wizji PTWP. Pan Marek pyta, wspieranie przedsiębiorczości, to znaczy nie tylko rejestrowanie i budowanie platform informacyjnych, ale także jakieś wskazówki programowe. Jakiego rodzaju to są idee? Jak tutaj wygląda misja PTWP? Znaczy, Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało lata temu, gdy też były inne, jako spółka ZO, najpierw potem przekształcona w spółkę akcyjną, gdy były trochę inne potrzeby, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, gdy tak naprawdę rodziła się ta przedsiębiorczość. I tam my dość intensywnie weszliśmy w ten segment konferencyjny i medialny, dlatego że polskie firmy, przedsiębiorcy potrzebowali informacji, potrzebowali wiedzy, potrzebowali tych trendów, które już jakby funkcjonują, znaczy trendów, które funkcjonują w gospodarce światowej. I ja bym powiedział, że część tych misji, tych potrzeb zostało. Znaczy dalej my chcemy informować, prowadzić taki otwarty dialog między biznesem a regulatorami, łączyć tak jak mamy wydarzenie Europejski Kongres Gospodarczy z wydarzeniem startupowym, tam chcemy łączyć ten biznes startupowy z tym biznesem dojrzałym, to jest chyba jedna z większych tego typu imprez startupowych. My oczywiście przekształciliśmy się przez ten okres z takiej spółki bardziej, która miała w pierwszej fazie typową misję właśnie wspierania przedsiębiorczości w firmę komercyjną, ale jakby dalej to, co jest związane z tym, że chcemy promować gospodarkę wolnorynkową, chcemy promować prywatny biznes, to zostało i to w naszej działalności rzeczywiście jest dość widoczne. Bardzo dziękuję i ostatnie pytanie na koniec, pytanie bardziej o charakterze prywatnym. Pan Stefan najpierw przesyła gratulacje, mówiąc, struktura spółki, osiągnięcia wyglądają bardzo ciekawie, a pytanie, które pan Stefan zadaje, jakie prezes spółki ma hobby, co robi pan w czasie wolnym? Ostatnio mieliśmy takie w sierpniu spotkanie całej firmy, takie popandemiczne, gdzie trochę pod takim hasłem, że już wracamy do normalności, że poznajemy się na nowo i tam też jakby w ramach tego było tak, że każda z osób była przedstawiana i też między innymi jakie poza pracą, jakie ma hobby i tam moi współpracownicy w moim hobby w punkcie pierwszym napisali praca, ale rzeczywiście jest tak, że ważne jest to, żeby robić to, co się lubi, a
a mi naprawdę jakby prowadzenie tego biznesu, rozwijanie tego biznesu sprawia przyjemność i mnie w jakiś tam sposób fascynuje, ale oczywiście jakby poza biznesem jest rodzina, są podróże, są jakieś inne poza biznesem zajęcia, ale rzeczywiście ta działalność PTWP to jest coś, co cały czas mnie bardzo fascynuje i dalej chcę to rozwijać. Jak pan powiedział, najważniejsze, żeby robić to, co się lubi, czego chyba najlepszym przykładem jest to, że PTWP działa od ponad 20 lat. Tak. Panie Wojciechu, bardzo dziękuję za ciekawą prezentację, dziękuję za udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby śledzić spółkę dalej na giełdzie, w karnecie notowań, w komunikatach ESPI, ale też żeby odwiedzić serwis relacji inwestorskich PTWP. Za chwilę na czacie powinien pojawić się link, o już właśnie jest. Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za zadane pytania. No i co, życzę miłego popołudnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.